Kolejny punkt jest to podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej nagrywania obrazu i dźwięku posiedzeń Komisji Rady Miasta. Mamy to na druku 182-1. Autorem tego projektu uchwały jest Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która proponuje, aby uznać tę petycję za niezasadną. Proszę więc przewodniczącego komisji radnego Marcina Bubicza o przedstawienie mu uzasadnienia projektu uchwały. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wysoka Rado, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Lublin podczas swojego posiedzenia 13 marca 2019 roku rozpoznała petycję Fundacji Wolności w sprawie nagrywania obrazu i dźwięku posiedzeń Komisji Rady Miasta Lublin. W głosowaniu nad tą petycją 4 głosy były za uznaniem tej petycji za niezasadną, 1 głos był przeciwny, 0 osób wstrzymało się od głosu. Podczas swojego posiedzenia gościliśmy pana Andrzeja Wojewódzkiego, sekretarza miasta Lublin oraz pana Witolda Przyszlakowskiego, dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, oraz panią Jadwigę Furmaniak, kierownik referatu do spraw obsługi dostępu do informacji publicznej, którzy w sposób bardzo wnikliwy przedstawili nam sprawy związane z nagrywaniem posiedzeń komisji. Projekt uchwały o tożsamej treści wraz z uzasadnieniem państwo radni mieli dostępny na aktówce. W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi, jak we wstępie, ze względu na to, że mamy obecnego przedstawiciela wnioskodawców, proszę panie przewodniczący o udzielenie głosu. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy na sali jest obecny przedstawiciel wnioskodawców i czy chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę. 3 minuty panu wystarczą? Działa. Myślę, że 3 minuty z uwagi na stan mojego gardła to może być aż zanadto. Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, mam nadzieję, że pan słucha. Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy, szanowni panowie i panie radni i radne miasta Lublin. Zwracam się tu szczególnie do radnych z koalicyjnego klubu prezydenta Krzysztofa Żuka, ponieważ jest to jedyny klub radnych, którego przedstawiciele na komisji byli przeciwko naszej petycji. Będę chciał przedstawić tutaj dzisiaj argumenty, aby przekonać państwa do poparcia naszej petycji. Chciałem też przedstawić tutaj, odnieść się do kilku argumentów, które padały wcześniej, które podważają zasadność i możliwość nagrywania i transmitowania obrad Komisji Rady przez Urząd. Panie Radny, panie kolego radny Marcinie Nowaku, pani radna Anna Rywka, w poprzedniej kadencji byliście państwo, musieliście państwo zrezygnować z pracy z jednej z komisji, bo odbywały się dwie komisje odbywały się w tym samym czasie. Uniemożliwiło wam to pracę i obserwowanie chociażby i udział w pracach komisji, w których chcieliście pracować. Nie mieliście możliwości chociażby przejrzenia się temu, jak te komisje pracowały. Nagrywanie i transmisja, publikacja tych nagrań pozwoliłaby wam przynajmniej obejrzeć, zapoznać się z tym, co się działo na komisjach, w których chcielibyście pracować. Na komisjach, komisje, jak powiedział sekretarz miasta Lublin na posiedzeniu Komisji Petycji 13 marca, zasugerował, że komisje są merytoryczne i dogłębne. Ten cytat dokładnie przytaczam, bo obejrzałem wczoraj nagranie z komisji, które przygotowaliśmy. Jeśli byłyby nagrania nagrywane komisji przez urząd, można by było wracać do wypowiedzi, które padły na komisjach.
Więc zasadność tutaj do tego, żeby nagrywać i publikować te komunikaty przez urząd, myślę, że jest. I teraz chciałbym jeszcze przeczytać krótko protokół z posiedzenia komisji, ponieważ no, można powiedzieć, że po co nagrywać, skoro są protokoły, można się zapoznać. Tu mam jeden protokół z posiedzenia komisji z listopada akurat 2018. Obrady prowadził przewodniczący, w posiedzeniu uczestniczyło 9 radnych, nieobecni byli radni i ta osoba. Realizacja porządku posiedzenia. Jeden, komisja przyjęła sprawozdanie z pracy komisji za okres 7 kadencji. Dwa, w sprawach bieżących wniesionych komisja zapoznała się z informacją o zmianie zakresu działań komisji. Kropka. Posiedzenie komisji trwało od 13.45 do 14.15. To jest pół godziny komisji i mamy o tym dwa zdania. Myślę, że więcej informacji by nam dostarczyło nagranie z obrad tej komisji. A te nagranie można prowadzić, ponieważ podstawą do prowadzenia takich transmisji nagrań jest artykuł 18 ustęp 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który w punkcie pierwszym mówi, że posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne. I tutaj chciałem zwrócić na punkt trzeci dalej. Organy, o których mowa w ustępie pierwszym, są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa. W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów, o których mowa w ustępie pierwszym. Czyli wprost jest podstawa prawna do tego, żeby te komisje nagrywać i transmitować. Pojawił się też argument, że nie można, ponieważ komisje nie są kolegialnymi organami władzy publicznej pochodzącymi z powszechnych wyborów. Nawet jest do tego nawiązanie w uzasadnieniu uchwały. Czy komisje Rady Miasta nie są kolegialnymi organami władzy publicznej pochodzącymi z wolnych wyborów? I faktycznie komisje nie są samoistnymi organami. Trzeba tu przyznać rację do tego, na co zwraca uwagę sekretarz na posiedzeniu Komisji Petycji. Komisje Rady nie są samoistnymi organami, są organami wewnętrznymi Rady. Ale wbrew temu, co jest wpisane do uzasadnienia uchwały, nie ma żadnych wyborów pośrednich do komisji. Gdzie można się zgłosić, żeby zostać wybranym w tych wyborach do komisji rady? Komisje rady tworzą radni. Tak samo jak nie ma wyborów pośrednich do wyboru do jedenastki meczowej reprezentacji Polski, tylko Jerzy Brzęczek wybiera tam piłkarzy, których powołał do reprezentacji. Ta jedenastka, która gra, to jest reprezentacją Polski w piłce nożnej. Tak samo komisja jest organem Rady Miasta, nie jest oddzielnym organem. Nie można zostać członkiem komisji, nie będąc radnym. Dlatego też przepisy dotyczące Rady Gminy dotyczą też komisji, co wynika z artykułu 11b ustawy o samorządzie gminnym. I dwa przykłady jeszcze podam, że te nagrania można robić. Na przykład miasto Lubartów wprowadziło transmisję audio, nagrania i publikuje nagrania audio z posiedzeń komisji, za co otrzymało nagrodę w ogólnopolskim konkursie Masz Głos, Masz Wybór i jest stawiane za wzór i chwalone. I miasto Katowice, żeby nie było, że tylko małe miasta, przymierza się również do nagrywania i transmisji posiedzeń komisji Rady Miasta. Padał argument o tak zwanym potworze RODO, czyli jest to RODO, więc nie można, bo to jest przetwarzanie danych osobowych. I tutaj sesję można nagrywać, bo ustawa nakazuje transmitować nagrywać sesję, a komisji nie można, bo ustawa nie nakazuje i nie ma takiej możliwości. I tutaj przytoczę przykład miasta Wielunia, gdzie w czerwcu zeszłego roku, czyli miesiąc po wejściu przepisów tych RODO, Urząd Miasta wstrzymał transmisję sesji, bo prowadził transmisję sesji Rady Miasta, mimo że nie było wtedy jeszcze tej ustawy, która nakazywała transmitować, czyli na podstawie na przykład tych przepisów, które wspomniałem wcześniej. I spotkał się to z ośmieszeniem i przyjechała telewizja TVN24, nagrała o tym materiał. I skomentował to koordynator Krajowej Reformy Ochrony Danych z Ministerstwa Cyfryzacji, dr Maciej Kawecki, który stwierdził, że jeśli uczestniczymy czynnie w takich działaniach, musimy brać pod uwagę, czy w tych posiedzeniach, że może nasz wizerunek być wykorzystywany po to, żeby zapewnić jawność publiczną, w tym przypadku sesji Rady Miejskiej. Co więcej, interpelacja radnego Zbigniewa Ławniczaka z 2015 roku do prezydenta, której prosił między innymi o wprowadzenie transmisji sesji Rady Miasta, gdy jeszcze nie było tej ustawowego obowiązku. Jest odpowiedź sekretarza miasta, który odpowiedział,
na ostatnim zdaniu na tę interpelację. Natomiast informuję pana radnego, że planowane jest udostępnianie transmisji audio z obrad Rady Miasta na żywo przez internet począwszy od 26 marca 2015 i te transmisje na żywo audio były. Jak weszły przepisy RODO do 25 maja zeszłego roku, to te transmisje audio dalej były prowadzone, czyli nie było wtedy przeszkodą RODO. RODO jest przeszkodą, może być przeszkodą teraz. Co więcej, przepisy RODO nie są po to, żeby wymazywać i wszystkie wszystkie proszę pana, proszę kończyć powoli. Wszystkie rzeczy. Wszystkie dane osobowe, bo artykuł 86 RODO określa relację między przetwarzaniem danych osobowych a publicznym dostępem do dokumentów urzędowych i zgodnie z tym przepisem dane osobowe mogą być ujawnione zgodnie z prawem unijnym lub prawem państwa członkowskiego, patrz ustawa o dostępie do informacji publicznej, co potwierdziły kilkukrotnie sądy administracyjne. Mam tutaj wyroki, jakby ktoś był zainteresowany. Transmisje obrad będą kosztowne. Kto za to zapłaci, szkoda pieniędzy. Tutaj panie kolego radny Zbigniewie Jurkowski, bo też o to pytałeś. Pewne koszty oczywiście są niezbędne. Wiadomo, że kamera, zakup kamery kosztuje. Chociaż w tej sali jakby były komisje, to tutaj kosztów na kamery nie będziemy mieć. Natomiast myślę, że koszt dwóch, trzech, może czterech kamer ze statywem to może wyjść nawet do 20 tysięcy złotych, jeśli gdybyśmy chcieli dobre kamery. Natomiast koszty transmisji będą zerowe, ponieważ sprawdziłem, Urząd Miasta ma usługę na transmisję online generalnie na cały urząd, która kosztuje 25 tysięcy złotych rocznie, czyli w ramach tej usługi myślę, że można by to było transmitować. Czy jest to koszt zasadny, bezzasadny, duży? Porównajmy, strona internetowa Sezon Lublin ma kosztować 49 tysięcy złotych albo kosztowała, Ławka Niepodległości ponad 70 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych za cztery kamery, które umożliwią mieszkańcom podgląd, jak sprawują władzę ich pracownicy, radni. O moim zdaniem jest to koszt zasady. Mało będzie osób oglądać obrady komisji. Tutaj na ten argument zwracał uwagę. Państwo radni, bardzo proszę panu nie przeszkadzać, a pana bardzo proszę o zbliżanie się do końca. Już się zbliżam do końca. Kolega radny Bartosz Margul zwraca uwagę, że może nie będą mieszkańcy zainteresowani oglądaniem. Tutaj też sprawdziłem, posiedzenia Rady Miasta przecież są transmitowane w internecie i ogląda je do 300 osób. Może to faktycznie mało, bo Lublin ma dużo więcej mieszkańców. Trudno ocenić, ile osób ma oglądać te posiedzenia, żeby były faktycznie zasadne ich transmisja. Ale nie należy lekceważyć zarchiwizowanych materiałów, do których każdy będzie mógł wrócić, czy państwo radni w swojej pracy, czy mieszkańcy, żeby odtworzyć przebieg obrad. Warto też zwrócić uwagę, że komisje obradują też często w godzinach pracy, czy ktoś nawet ma inne obowiązki rodzinne. Ja sam, jak państwo wiecie, lubię chodzić na komisję, a nie zawsze mogę z powodu różnych obowiązków. Argument o tym, że na komisjach rozmawia się o sprawach poufnych, jakichś tajnych, to proszę państwa, nic bardziej mylnego. Przecież komisje zajmują się sprawami publicznymi, a nie tajnymi. Od tajnych spraw to jest CBA. Każdy może słuchać i nagrywać przebieg komisji, co więcej. No to jak to są tajne sprawy, skoro każdy może wejść z kamerą i to nagrywać, te tajne, poufne sprawy. Ile razy zdarzyło się, że utajniono posiedzenie komisji jakiejś z powodu tajnej sprawy? Dalej. Urząd nie może opublikować, bo w petycji wnioskowaliśmy też, żeby filmy były publikowane w BIP-ie i też na Facebooku. I argument z uzasadnienia uchwały, że urząd nie może publikować filmu na Facebooku, bo serwery mogą się znajdować poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. To chciałem zwrócić tylko uwagę, że już teraz, nawet z dzisiejszej sesji, film będzie opublikowany, link na profilu Rady Miasta na Facebooku. Więc wystarczy nam, że będzie link. Wystarczy nam, że będzie link. Dokładnie, bo tam jest zagrożenie o ochronę wizerunku osób, tak? Więc sprawdziłem sobie profil Rady Miasta na Facebooku i tam są zdjęcia z mieszkańcami, z wizerunkiem mieszkańców, z wizerunkiem dzieci. Można?
a posiedzenia komisji nie można publikować, bo wizerunek. Dalej, już się zbliżając do końca, urząd... Przepraszam. Urząd nie ma prawa do przetwarzania danych osobowych. I tutaj, proszę Państwa, powinniście, bo myślę, dobrze, gdybyście wiedzieli, Państwo radni, może wiecie, że urząd już przetwarza dane osobowe na komisjach, bo jest włączony dyktafon, który służy sporządzeniu protokołu, więc już i tak są nagrywane w formie audio. Tutaj dlatego apeluję do Państwa, aby zagłosować za odrzuceniem uchwały, czyli za uwzględnieniem petycji. Nie bądźmy drugim Wieluniem, bądźmy pierwszymi Katowicami. I jeszcze tylko dosłownie parę zdań, ponieważ prosiła mnie Alina Czyżewska, to jest taka znana obrończyni praw człowieka, która gościła niedawno. Proszę pana, ale pan naprawdę dostał 3 minuty. Ja bardzo pana proszę, żeby pan kończył. Już kończę. Która zwraca uwagę na to, że podstawą do nagrań i publikacji w BIP-ie jest na przykład artykuł 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który mówi, że podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać w biuletynie informacji publicznej również inne informacje publiczne, czyli możliwość nagrywania wprost istnieje w prawie i tutaj także artykuł 61 Konstytucji, artykuł 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, którą Polska ratyfikowała, każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji, idei bez ingerencji władz publicznych, bez względu na granice państwowe.